Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie kolejne auto z paczki Hot Wheels, którą cały czas można zakupić w sklepie w grze. I przypominam, że jeżeli cokolwiek kupujecie na Epic Games, czy to w Rockecie, czy to w Fortnite, możecie wpisać kod twórcy. Ja polecam go Tedek. A dzisiaj zajmiemy się tym oto samochodem, czyli Mister 11. Mister 11, nie mam pojęcia jak to czytać, ale generalnie MR11. Edytować można w nim absolutnie wszystko, zobaczmy sobie dźwięk silnika. Jest okej. Okay. Co do hitboxa, to jest to hitbox do minusa ponownie. Jak widzimy tutaj, tym razem z przodu więcej nieco wystaje. Samochód jest też wyraźnie niższy niż do minus, więc w sumie zdziwiony jestem, że ten hitbox jest na tym użyty. Myślę, że tutaj hitbox Batmobile jakiś plank lepiej pasował. Ale dobra, idziemy do meczów. Mamy tutaj pierwsze spotkanie i od razu gramy na Elite RLCS, czyli Frutiego. Więc już to będzie fajny teścik, bo myślę, że zawsze meczyk na kogoś z RLCS-ów jest spoko sprawą, bo że dostaniemy zbyt boleśnie w tyłek. Ale może tak nie będzie tym razem. Okej, tutaj nie udało mi się ograć. Ogólnie tak jak ostatnio. Okej. Już widzę pierwsze dwie różnice pomiędzy tym autem a ostatnio testowanym na kanale, nie wiem, Gazella się chyba to nazywało? Tym, co był bramkarski odcinek. Otóż pierwsze dwie zmiany są takie, że to auto przynajmniej jakoś wygląda. I druga zmiana jest taka, że to auto ma totalnie już na pierwszy rzut oka zwalony hitbox, nie? Totalnie się czuję, że wszystko wystaje aż za bardzo. Zdecydowanie za bardzo. Dobra, zostawmy tutaj. Zostaniemy za plecami naszego teammate'a. Nie zdążymy zblokować. Myślałem, że on na to poleci nieco bardziej odważnie. Dobra. Wygrajmy kick-offa, to będzie na pewno spoko sprawa. Widzimy, że pomimo równego kick-offa w miarę i tak tutaj tracimy piłkę. Ale ją też szybko odzyskujemy. Szybki flick. Czy to jest open? Mamy open, a strzelamy na 1-1. Generalnie w najbliższym czasie mam zamiar zacząć jakieś nowe serie na kanale i ciekawsze odcinki w końcu porobić. Bo wiem, że w ostatnim czasie raczej było... No nie, no znowu tracimy gola dosyć monotematycznie. Ale tutaj chciałbym wam dać znać, że w końcu się będą pojawiały części odcinki, że możecie się spodziewać nieco lepszych filmów na kanale. Też chciałbym w końcu w tym roku, dobra, weźmy tą piłkę, spróbować wbić 50 tysięcy subów. Niby nam brakuje niecałe 3000, co teoretycznie pod jednym filmem dałoby się wbić, patrząc na to, ile osób niesubskrybujących każdy film ogląda, ale niestety jest jak jest, więc taki nasz będzie cel, myślę, w tym roku, żeby już się zbliżyć do tej 50. Dobra, jakiś flick. Niestety Fruity ładnie to zblokował. Ja go tutaj muszę podlecieć, żeby on nic groźnego nie zrobił. Mam nadzieję, że nobody się nie wywali za bardzo. Okej. I ma, chciałem powiedzieć, sytuację jest sama sama, ale postanowił oddać piłkę bezpośrednio. Dobra, nobody z szansą na aeriala. Jakiś pinch? Jakby to weszło w top corner, to byłoby pięknie, ale nie udało się tak dobrze i musimy bez boosta teraz bronić. Przeciwnik nie trafił jednak w piłkę. Nobody z kolejnym 1v1, chociaż Fruity już do niego podjeżdża. No szkoda, blisko była, powiedzmy. Ja się dałem ograć i tracimy na 3-1. Dobra. Kick-off znowu można powiedzieć o wygrany. Tym razem Nobody ma po nim szansę bezpośrednio. Zobaczymy, czy coś podmychani. Nie tym razem. Dobra, zagrajmy sobie w corner. Oni mają akurat piłkę. Nobody się cofnął bardzo mocno, ale za to ma znowu podanie od przeciwnika za Frika. Ja spróbuję minąć jednego rywala. I spróbujmy fliknąć. Dobra, jeszcze Nobody mi to podpierdzielił. Bałem się, że on to obroni, naprawdę. Ale dobra, mamy bramkę. Nie czuję się zbyt pewnie w sumie flikując z tym autem, bo mam wrażenie, że mogę przerzucić bramkę tak z 4-krotnie. Jak to zwykle bywa z dominusami. Teammate, szkoda, że to skoczył, zafejkował niby dobrze, ale miałem tam okazję do strzału, gdyby tego nie robił. Ja poasekuruję tutaj backboard, żeby właśnie coś takiego móc clearować. Nobody znowu oddał piłkę, ale może sobie strzesujemy. Dobra, w każdym razie to nie będzie groźne dla nich. Zagrajmy sobie od lewej ściany, żeby tutaj jakoś ich zaniepokoić. Szkoda, że nie udało mi się zdemować Venniego. I Nobody powinien to mieć łatwo. Przerzucę na drugą stronę. Dawaj, cleara. Ja polecę. Tutaj jakiś blok. I dał się outspeednąć nasz teammate, więc tracimy na 4-2 pewnie. No i tracimy. Dobra, znowu jest szansa, że z kick-offa strzelimy. Nobody jedzie po setkę, której nie ma szans wygrać i zostawia mnie tym samym samego w defensywie. Nie jest to dobre zagranie. Ale dobra, jakoś bronimy.
Oni mają first rula, więc wszystko jest po naszej stronie. Już rozgrzewka przed one-v-one'ami, co zaraz będą. Ja tutaj strzelę, dobra, 3 do 4, więc dalej jest szansa. Na szczęście nasz teammate się postanowił zblokować, co było jego najlepszą decyzją chyba w tym meczu. Nie udało mi się przeciwnika ograć 1 na 1. Dobra, nobody z boostem. Proszę, tym razem strzel to. Dawaj, jeden pick na mecz. O mamo. Dobra, nie udało się. Zagrajmy sobie do defensywy. Tutaj jakieś zagarnięcie piłki. Do mida. Nobody może to mocno wybije. Dobra, widywałem mocniejsze wybicia, ale może jeszcze będzie z tego szansa. Dajesz, to jest bardzo dobra okazja. Typie, na piłę. I przegrywamy. Czy jeszcze nie? Dobra, znowu dał się odspinąć. Dobra, ostatnio mi nie służą ci teammate'ci, nie? No i dobra, mamy naszego przeciwnika już na jedynkach. Zobaczymy, jak nam pójdzie, ale przynajmniej już nie mamy tutaj uciążliwego kompana u boku, co... No niestety... No nie wiem, ostatnio jakoś te dwójki. W sumie ostatnio te dwójki. Moje ostatnie dwie dwójki, co zagrałem, to były na odcinku. W sumie ostatnie trzy dwójki, co zagrałem. Dobra, tutaj tracimy na samym początku już gola. No ale szkoda, że tak się potoczył pierwszy mecz. Generalnie nastawienie się dobre z teammate'em, nie wiem. Czasami mam tak, że niezależnie kogo dostanę do teamu, to gramy się z nim dobrze, a czasami, jak widać, jest na odwrót. Mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej, że wygramy, atakujemy się trochę na tych jedynkach. Ja tutaj fliknę. Dobra, udało się szybko nadrobić. Ale generalnie może kończąc wątek, fajnie mieć jednak kompana do gry w 2x2 tryb, czy tam w sumie 3x3 też. Bo samemu bywa różnie. Dobra, jakiś strzał. Skywis to wybija. I wybił to ponownie. Zdziwiłem się, że go nie zdemowaliśmy, bo liczyłem, że tak się właśnie stanie. On to nam właściwie podaje. Ja sobie zgarnę piłkę, zgarnę boosta. I fliknę, żeby nie miał szans nic zrobić. Znowu przez niego przeleciałem, przez środek jego auta. Te serwery już są, no, idzie się przyzwyczaić, że zlagowane. Pinch! Zdążył niestety, za lekki pinch siadł. Ale taką lutę 160 to bym tam przyjął chętnie. I daliśmy się fliknąć. Na razie z pozytywów tego auta to fliki z nimi są całkiem mocne, ale to zawsze takie z minusem. Nie. Wam to niezbyt dobrze, nie trafiliśmy w boosta, a on trafił w bramkę. No ale generalnie już widzę, że nie będę fanem tego auta, co jest, no, szkoda, bo moim zdaniem nawet fajnie wygląda. Dużo lepiej od takiej gazeli, co ostatnio była. Jest to ciekawie wyglądający samochód. I spróbujmy tutaj... A, szkoda, triple reset na odcinku to byłoby coś. Ale braki boostowe też są odczuwalne. Dobra, on leci na... Bumpa? Dobra, na pogo leciał, plan B w zasadzie. A ja polecę na bombę w bramkę. I mamy 3 do 2. Dobra, spróbujmy wygrać kick-offa. Znowu dostałem jakiegoś dziwnego bumpa na kick-offie, co nie kończy się dla nas zbyt dobrze. A zagrał sobie wyraźnie za wysoko piłkę, żeby coś z tego... Proszę. Nie, no nie gadaj. No nie, i tracimy. Byłem przekonany, że za wysoko sobie zagrał piłkę, żeby coś z tego zrobić, po czym tracę gola. Ale prawda jest taka, że chyba mogłem tam po prostu szybciej challenge'ować jeszcze to. Zupełnie by nie miał nic do gadania. Ale dobra, teraz kick-off wygrany. Ja to sobie zagrywam. I on nas challenge'uje od razu, na czym się niestety nie skupiłem. Może nie trafi? Nie, to się nie zdarza. Żeby nie trafić, to musiałbym chyba grać na tego swojego teammate'a z dwójek. Okej. Nie mam pojęcia, jak ten kick-off w taki sposób poleciał. Teammate już myślałem, że postanowił nam oddać bramkę. Ale oddał za to swoje życie. Zobaczymy, czy uda nam się to wykorzystać. Flick. I mamy tutaj 3 do 5, więc powoli nadrabiamy. Fajnie by było strzelić jakiegoś kick-off gola, więc spróbujmy jak najlepszego kick-offa zrobić. Teraz zagranie sobie w tą stronę. Fake i do 50. No, to było w miarę dobre zagranie, ponieważ on musiał się spodziewać. No w sensie musiał się spodziewać. Musiał bronić naszego flicka, który tak jakby poleciałby, wiadomo, pod poprzeczkę. Jednocześnie przez to nie mogę nas od razu challenge'ować, więc takie potem 50 na dole. Bardzo mocne zagranie to było. Ale fajnie by było po tym nie stracić od razu bramki. Nie wiem, może powinienem mniej gadać podczas tych odcinków, bo na pewno to ujmuje mi skupienie. I znowu tracimy po kick-offie prawdopodobnie zaraz. Dobra, nie trafił. Dobra, zbierzmy setę i to będzie już dobra sytuacja. Zobaczmy. Nie, nie mam pojęcia, co ja zrobiłem. Dobra, nie straćmy gola i będzie git.
ale niestety jest bardzo groźnie. Dobra. Ale następnym razem będę chciał go skoczyć i tutaj szybko challenge'ował. Dobra, zbierzmy tą piłkę. Nie uda mi się go zdymować raczej, ale uda mi się zablokować, jakby coś chciał zrobić. Za dużo miejsca mu zostawiam zdecydowanie. O! Dobra, zblokowany, zdymowany. I to będzie ciężkie do strzelenia mimo wszystko. Dobra, podlećmy do powietrza. Flip reset i mamy 5 do 6, więc jedna bramka różnicy. Musimy to zaraz nadrobić. Dobra, może do prawej strony. Udało się. Mamy znowu szansę na aeriala. Niestety piłka się odlepiła za bardzo. I on nas challenge'ował. No nie, czemu ja się nie spodziewam takich challenge'ów? Oj, tym razem kick-off przegrany. Co się nie kończy zwykle za dobrze. Ale mamy setkę. Nie straciliśmy gola, więc jest hit. Nawet mamy piłkę w miarę pod kontrolą. Jakoś go ograć. I czy jest open? Nie dokopałem. Czy dokopałem? Dobra, nie dokopałem. Spróbujmy, chciałem powiedzieć, szybkiego pincha, ale nie ma na to miejsca ani czasu. Tutaj trzeba... Muszę to strzelić, jak chcę wygrać. Proszę. Dobra, jest szansa. Cały czas jest szansa. Dzięki tej bramce mamy 4 sekundy, więc w sumie teraz kick-offa jakoś by wypadało władować. Spróbuję zrobić wolnego kick-offa. Dobra, nie udało się za bardzo. Nie! Nie podbiję tego i znowu przegrana jedną bramką. Chyba już mam bardzo długą serię porażek jedną bramką na odcinku. I standardowo rewanż na tego samego przeciwnika. Zobaczymy, czy tym razem uda nam się może wygrać. Byłoby miło, bo ostatnio ta seria jest dosyć słaba. Dobra. O nie, to było fatalne zagranie, ale przewrotka. Dobra, Gareth Bale to nie był. Zobaczmy sobie tutaj jego życie, czy da się pochłonąć. Nie udało się. Weźmiemy setę za karę. I nie stracimy z tego gola, albo może nawet skontrujemy. Zdemuj się. Nie zdążę. Dobra, zdążę, ale bardzo na styk. Okej, kolejny kick-off. Tym razem wygrany znowu, więc... No nie, nie zdążę tego strzelić. Wydaje mi się, że w sumie teoretycznie byłaby szansa, ale bałem się, że trafię jakby jeszcze w słupek i dostanę kontrę, nie mając boosta. Więc wolałem jakby się pogodzić z tym, że nie ma gola, ale za to teraz strzelamy od razu na 2 do 0, więc warto było nie ryzykować. Dobra, kick-off dosyć masywnie przegrany. Muszę tą piłkę od razu wybić, bo... Inaczej byłoby przerąbane całkowicie. Tutaj jeszcze 50. Tutaj dobrze byłoby go zdymować na przykład, ale nie uda się. Zagrywam do defensywy trochę pod złym kątem. Ale jeszcze ja wiem, czy takim złym. Teraz go tylko uniknąć. Teraz tylko wyczekać na dobry moment. Albo zrobić jakieś takiego dziwnego playa. Polecieć sobie na ceiling shota. Może zaraz jeszcze na ground pincha. Jeszcze by to weszło, to byłoby śmiesznie. Uciszenie przeciwnika, który próbuje strzelić jakieś dziadostwa. No nie wiem, i takie coś i super gol. Dobra, spróbujmy nie przegrać kick-offa. No nie przegraliśmy, natomiast... A przez to 50 wyszło nawet dobrze. Gdybym jeszcze trafił w piłkę, to byłoby nawet bardzo dobrze. Okej. Wydaje mi się, że dobry flick tutaj powinien wszystko rozwiązać. Ale postanowiłem nie robić fliku, jak jakiś, nie wiem kto. Teraz zrobię za karę. Okej. Skywiz to sobie przyjmuje. Ja wezmę setkę z jego narożnika, bo czym by nie. Prawdopodobnie temu by nie. Nie pamiętam, czy robiłem na niego fake na tym kick-offie, ale to zrobimy teraz. Zadziałało. Weźmy sobie tą piłkę do narożnika. Podlećmy sobie na jakiegoś bloka. Zdemujmy go, czy nie uda się. Dobra, nie zdymowaliśmy go, ale też nie zebrał boosta, więc my strzelamy po prostu pustą bramkę. Dobra, wiecie co, ten meczek to wypadałoby wygrać, żeby napisać temu typkowi cokolwiek. O! Dobra, strzelamy z kick-offa. Poszło szybko, napisaliśmy mu noob i elo. Dobra, myślę, że to by było na tyle w teście tego auta. Myślę, że największym pozytywem tego samochodu jest jego wygląd, bo wygląda on moim zdaniem bardzo ciekawie i przynajmniej się czymś wyróżnia. Natomiast co do samej gry, prawdę mówiąc, ten hitbox jest moim zdaniem za bardzo zakłamany, więc pewnie widzicie już na ekranie teraz tier listę, w której mimo wszystko najbardziej zważam na to, czy auto jest grywalne. Aspekty ceny, a szczególnie wyglądu, zostawiam na drugim miejscu. A teraz zapraszam was do zostawienia suba i lajka, jeżeli film wam się podobał. Ja już nie będę przedłużał. Elo, elo.